Okej, więc bardzo witam w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj, jak możecie pewnie zobaczyć po tytule, dzisiaj pokażę wam mój domek z Playmobila dla ludzików ze Szlejcha. Ale zanim do tego przejdziemy, to pozdrowionka dla osób ze ściany prestiżu, czyli dla Mrizy, Mintera, Maxa i Jasona. I oczywiście zapraszam was na moją grupę na Facebooku LPS-ki Maxa. I zrobię głosować w ankiecie, co się pojawi na kanale moim albo Maxa. I na razie to tyle, więc przechodzimy do zwiedzania. Okej, więc tak domek się pokazuje z lotu ptaka, jest szybkiego pokazania. Więc przejdźmy najpierw, więc zaczynajmy od piwnicy. Tak się prezentuje piwnica. Są jakieś rzeczy, którym jeszcze nie wiem co zrobić. Tutaj mamy skrzynię, już wam pokazuję co w niej jest, tylko więc... Okej, więc w środku tej skrzyni, już ją tutaj dla was otwieram. Dobrze, w środku tej skrzyni mamy po prostu zieleninę. Jak możecie tutaj zauważyć, dużo, dużo zieleniny. Wszystko? Myślałam, że mam mniej więcej. Oczywiście, że to nie wszystko, zablokowało się. O, właśnie. Tyle zieleninki. Super. Tyle zieleninki trzeba dodać do dobrej sałatki, jakby ktoś się zastanawiał. Dobrze, więc ja też muszę posprzątać. Zaraz wrócę. Okej, więc posprzątane, jak możecie zauważyć. Tutaj to sobie odłóżmy. Niech to tutaj siedzi. Przechodząc naprzód, tutaj mamy taki mały wybieg. Oczywiście otwieram, żeby nie było. O, tutaj jest tak, tutaj się otwiera. Oj. Tutaj dziwnego stało z tą zagrodą, ale ogólnie tu jest tylko fajna kłódka. Ma się zauważyć, dobrze. No dalej, tutaj mamy takiego węża. Mogę wam go otworzyć, jeżeli chcecie. A wy sobie popatrzcie tutaj na sianko. Które teraz zje wąż. A i możecie pisać w komentarzach, czy chcecie, żeby ten wąż pojawił się gdzieś na każdym vlogu, gdzieś na przykład w rogu. Taki easter egg jako. I kto go znajdzie i napisze, w którym jest minucie, dostanie ode mnie serduszko. Tak wygląda ta pusta klatka. O, tak wygląda. Idąc tylko lekko w prawo, możemy zobaczyć. A, i od razu mówię, tej się nie odbył żaden skąd, ale to żaden, naprawdę. Żaden. Tutaj mamy takie krzesło i miotłę. I tutaj mamy taki korytarz, w którym jak idziemy, mamy tutaj drzwi i okno. Wchodząc przez... Tutaj drzwi się otwierają, okno też. Więc wchodząc przez drzwi, mamy tutaj taki ten pokoik. Tutaj mamy wszystkie rzeczy, lampę, jakąś walizkę, której wam zaraz pokażę co jest, linkę, rzeczy do koni, takie medyczne. Tutaj mamy szufladę, zaraz wam pokażę co w niej jest. Tutaj mamy wiadro, lornetkę i latarkę i tutaj łóżko. I więc zaraz wam pokażę co jest w tej szufladzie. Okej, więc w szufladzie znajdował się, jak widać, taki laptop. Bierzemy laptop. Halo, ostrość. Nie mam wystawiać jeszcze ostrości, dobrze. Ale taki laptop się tutaj znajdował, zaraz go posprzątam. I teraz wam pokażę, co się znajduje o tutaj. Okej, więc w tym koszyku były takie rzeczy. Tutaj jakieś mleka, butelka, maść, jakieś lekarstwo, tabletka, bandaże. I teraz ja to muszę posprzątać. Bum! Posprzątane. A, jak mi wcześniej nie wyszło, to przepraszam, teraz dopiero się uczę trochę montażu. Tutaj mam takie gniazdko. I to chyba w tyle z tego domku, więc to będzie taki krótki filmik, ale dlatego, że nie jest taki krótki, to przejdźmy jeszcze do niespodzianek, które są o tutaj. Zaraz wam je pokażę z bliska, więc już wam je pokazuję z bliska. Niespodzianka pierwsza to taki kład. Tutaj mieści się ludzik. O,
Tutaj, tutaj mieści ludzie, tylko poczekajcie, tylko po jakiegoś pójdę. Okej, więc jak możecie zobaczyć na załączonym obrazku, jeździec mieści się idealnie na tego kłada. Bez żadnych podpórek. Tutaj może tutaj można sobie coś przyczepić. O, może coś wieść. Więc to jedna z niespodzianek, przejdźmy teraz do drugiej. Okej, więc z drugą niespodzianek jest takie auto. Jest to bardzo ładne auto w kolorach Afryki, ponieważ jest to z afrykańskiego zestawu. I tutaj widać znowu Martę, która siedzi tak trochę dziwnie, i czarną wdowę, która się mieści idealnie w tym tej wagonie. Jakby. Okej, więc teraz przejdźmy już do zakończenia. Przepraszam, kamera mi spadła. Okej, więc więc tak jak mówiłam, przejdźmy już do zakończenia. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o ocenie tego filmu. I widzimy się tylko w kolejnym. Albo wieczorem, albo jutro. Więc trzymajcie się, no i bye!